Siema, 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 witamy w kolejnym odcinku z Minecrafta. To już odcinek 10, moi drodzy. To już 10 odcinek. Jest ze mną oczywiście 2137 Sebulba. Dobry, dobry. Sebulba2137. Jeszcze żyje, mimo że jest już po 2005 roku. Pozdro dla kumatych. Dobrze. Dokładnie, pozdro dla kumatych, a my jedziemy dalej z koksem i no co, no dzisiaj już w końcu ja stawiam swoją chatę. Trzeba będzie w końcu po dłuższym zwlekaniu. Dokładnie, bo jak to głosi twoja ulubiona gra, It's about time. No właśnie, it's about time, najwyższy czas, więc jedziemy z dziadziem. Ostatnią rzecz tutaj trzeba ogarnąć i teraz trzeba już mieć mniej więcej pomysł na to, jak ta chata ma wyglądać, żeby nie było przypału, a przypał to jest dosyć częsta domena nas wszystkich, więc żeby przypału nie ma, no to no Słuchaj, to kurde. to jest tak, nie ma przypału, to nie ma kurwa naszego tego. Nie ma przypału, to nie ma nas. O, w ten sposób. No tak, no też prawda, nie, ale lepiej, żeby już coś tam było postawione, niż żebym kurwa całe życie kurwa spał na dworze, jak No, pies. dokładnie. I tak, jakie kurde plany po postawieniu chaty? Bo ja bym zrobił farmę w sumie. No farmę, tak, to też to przede wszystkim, ale tak myślę sobie, tak myślę, myślę i myślę i myślę, że można byłoby, kurde, wybrać się w te tereny za moją Hawirą, bo ty już wiesz, co tam jest. I Tak, nie tak. chodzi mi o Battle Tower, nie chodzi mi teraz o Battle Tower. Tak jest, postanowiliśmy sobie troszeczkę popatrzeć, co tam ciekawego jest i hehe. No, nie będziemy wam spoilerować, może co? Nie spoilerujemy. Generalnie nie wolno spoilerować, więc jeżeli ktoś liczył na spoiler, no to przykro mi. Proszę nie spoilerować, nie uznaję Proszę nie spoilerów. spoilerować, tak jak proszę się nie reklamować. Nie uznaję spoilerów. Dokładnie. O, i teraz zrobiłem podwójną skrzynkę i elegancko, i taki oto sposób możemy już coś działać. Możemy działać, działać, działać i jeszcze raz działać. Dobra. Więc pochowajmy jakieś najważniejsze rzeczy i wyjmijmy brzozowe drewno. Ja w domu paliłem te kamienie. Nie wiem, one się spaliły już? One są tam w skrzynce, bo ja troszeczkę powyciągałem, jak tam dawałem inne rzeczy do pieca. To, że tak powiem, lecimy do bazy. Oj, jest wąż. Wąż Siema, Snake. rzeczny. Tududu, tududu. Jest niebezpieczny. Dokładnie. Tududu, Siema, Dark tududu. Snake Egg. By the way, jak będziesz tam, to. Jak będziesz tam na chacie, to weź już całe te drewno brzozowe i weź tego. Weź w ogóle całe też te zwykłe drewno, jakie tam znajdziesz, o ile jakieś zostało. Co ty, żeś jajko w węża postawił? Ja? No. Skądże? Po co? No żebyś miał węża przy chacie. Ale po co? No żebyś mógł go pogłaskać. Nie zrozumiałeś aluzji? Załapałem aluzję. Że tak Dobra. powiem? To jest tam Si jakieś. Jest tam jakieś. Drewno? Drewno, drewno, no powiem ci, że. Oj, 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 drewno, drewno, no powiem ci, że trochę może być nieciekawie, bo ja nie widzę drewna. Nie gadaj, że już całe zużyliśmy. A nie, jest jeszcze brzozowe drewno, jest. A jakieś inne? Właśnie szukam. Pyk, pyk. Tak. Jest jeszcze dębowe i trochę staków jest tego dębowego. O, to jak możesz to mi przynieść? Dobra. Ja mam jedzonko, jakbyś chciał. Zresztą Dobrze. mówię, to trzeba go vegan zrobić już w końcu, bo no, na tym mięsie to. No, nie chce mi się polować tego mięsa. Go vegan. Go vegan. Trzeba być weganem, tak mówisz? Tak, go vegan. I ja pierdolę, muszę sobie zrobić pierdolony dach, kurwa. Kurwa! Wow. Dobra, idę do ciebie, daję ci te drewno, co chciałeś. Ale brzydka bardzo, bardzo brzydka pogoda, nieładna. Fuj, Uważaj, bo deszcz pada. tam jest ten tępy chuj minigolem. O kurwa. Minigolem? Nie, Big Golem. Jesteś. Jezu, Big Golem. To jest gorsze, kurwa. To Ja. jest ten minigolem jak mini Mike, kurde. No.
Oh no! Z Big Golem akurat. Ja pierdolę, ty mi lepiej z nim pomóż, bo ja tu w pierdol zaraz dostanę. To, ale ja jestem zatruty przez wiedźmę, bo mnie dwie wiedźmy, kurde, ten, dojechały. O kurde. A... O, elegancko, siemak Big Golem. Ja wiedźmę zabiję, bo idzie cię prześladować, jak twoją... Kurde, ej, on nic nie obrywa. Gdzie to jest jego najsłabszy punkt? Jeszcze nie obrywa, ale będzie obrywał. O. Creeper zabił wiedźmę. A! Oczywiście. Co on odwala? Wypierdalaj. Nie! No nie, co jest? Mówię, no to jest najgorszy mob w grze, ja pierdalę. O nie, ja muszę teraz zapierdalać kawał drogi, o nie! Moby mi się na chacie respią, what the fuck! Nie! Ale na szczęście do domku jest 640 metrów. Ja pierdalę, ty trzeba zaraz... Trzeba zaraz robić, kurwa, dzień, bo ja tak długo nie mogę, kurwa. Moi drodzy, jak widzicie, no, nasze przygody są dosyć interesujące i bardzo ciekawe, co nie? Szkoda tylko, że jest 6 minut na nagraniu, a ja zamiast budować i mieć już mniej więcej plan, to ja muszę zapierdalać kawał drogi. No, kurwo jebana! Wysadził mi, kurwa, kawałek domu, chuj pierdolony. Ja pierdolę, no. Ja to idę spać. Albo i nie wiem, nie rozumiem. Albo i nie idę, kurwa, bo tu zombiak jest. Ja pierdolę, no kurwa. Na szczęście daleko nie ma, już 390 metrów jeszcze. Kurwa, dasz radę. No, tu dasz radę. Co tu się dzieje? Nie, no to nie można nawet na chwilę dopuścić, żeby się kurwa noc zrobiła, bo tutaj z tym Mokreatures i tak dalej, to są takie dymy, że ja pierdolę. No, mamy dosłownie hardcore mode, to jest. Tylko z tą różnicą, że ten hardcore, chociaż jak zginiesz, to save'a nie tracisz. No tak. Idź stąd, ty kurwo! Wyobraź sobie, jakbyśmy mieli teraz na hardcore grać na tym serwerze. Nie. Żebyśmy takie wciny dostali, żebyśmy kurde leżeli i żeśmy płakali, że zajebista mapa nam się skasowała. Dokładnie, tak by było. Wtedy ty co byś zrobił? Pojechałbyś do więzienia? Do aresztu? No ja bym chyba po prostu z rage quitował, albo bym scheatował i bym mapę odnowił, hehe. Myślałem, żebyś się oddał do więzienia, byś powiedział, dobra, niech mnie aresztują. Ja, tam. Ja wiem, że to co powiedziałem przed chwilą, to jest taki trochę ruch pokroju MateoGaming.pl, a nie, on się już tak nie nazywa, ale mniejsza, wiadomo o kogo chodzi, ale no cóż, panie i panowie. A Creeper, ty kurwo, musiałeś mi wysadzić. Akurat właśnie Creeper mi buchnął. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Zginął ten Big Golem? No, on się zdespawnował generalnie. Idziesz spać? Biegnę do swojego miejsca spania. Czyli do mojej chaty, do mojego domku. Który jeszcze domkiem nawet nie jest. A jak chcesz, to postaw szybko łóżko u mnie, to zrobimy dzień. Ja już akurat tam mam łóżka, ale kurwa, nie. A wiesz co jest najgorsze, że przez to, że zniszczyłem łóżko, to mnie na spawn teleportowało. Więc ja musiałem 600 metrów zapierdalać z buta. Nie, no zajebiście, kurwa. O, teraz jeszcze na chatę nie dojdę, bo mnie prześladują, chuje. Dobrze, że mamy przynajmniej miecze diaksowe. No też prawda. Ale zanim ci się skończy, to warto to kurwa w kowadle naprawić. Chociaż nie, w sumie nie opłaca się jak nie męczam tu. Ale jak będzie miał, to już się opłaca. Tak. Jeszcze ja. Będzie, nie. No, dam ci na chwilę ten kill off, no dam ci na chwilę. O nie, co ty zrobiłeś? Kurwa, no weź i nie przypominaj tego. Silk Toucha zmarnować. Silk Toucha! Ja pierdolę. Ja wszystko rozumiem, ale żeby Silk Toucha marnować. Serio, kurwa. Za ile? Już, chwila, bo mnie tutaj zombiaki prześladują, już. Dobra, teraz idę spać. Jest. Ojejku. Się udało. No, dawaj, śpi. O, już jest dzień. Ja pierdolę, ale creepery dalej są. To była ciężka noc. Ale przynajmniej teraz jak zginę, to chyba teraz będę miał tu spawna już. A przynajmniej powinienem mieć. Dobra. A więc, moi drodzy, wiekopomna chwila.
Stawiamy domek. Ja jebie, wszystko chce mnie zabić. Cóż za niesprawiedliwość, co? No, jeszcze mi creeper buchnął przed domem. Nie, kurwa. A czekaj, to ja pójdę do ciebie po te drewno. Ty, a może my zrobimy tu jakiś chamski most do siebie? Chamski most? Czemu chamski? No z jakiegoś kobla, kurwa, jakąś linię czy coś. Czekaj. Albo wiem, można w sumie niby ten asfalt już. No nic, na razie zetnę sobie drzewko. Idę do ciebie po te drewno. Tutaj jeszcze te bloki z Kingdom Heartsa sobie rozpierdolę. Nie wiem, do czego one są. Czy one w ogóle mają jakikolwiek użytek? Elegancko. No i kurde, to się nazywa budowanie. 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 Au, kurwa. Ała. A, już widzę. Z kamiennych cegieł sobie buduje. Kurwa. Się no. urządził. Bogacz jeden. Tak jest. Kurwa, patrzcie, taki Polak biedak, a myśli, że jest bogaty. Wziął se kurwa kredyt i stawia chatę. Tak. I zaraz będzie, że ci ten chata spłonie, bo może te brzozowe te. Kurwa, nie mogę zebrać tego, bo mam pełny ekwipunek. Dobra, już idę. No, teraz będę mieszkał jak jakiś chociaż człowiek, a nie jak lump. Nie, no ale żeś ten teren wyrównał, powiem ci, jak polski fachowiec, tak. No hopie. Siema, trzeba było. dasz mi te drewno? Siema. Siema, dam. Wymiana, masz, proszę, dir. Masz. Kurwa, gdzie mi się to zmieści? To zrobimy tak. Jak chcesz to weź, jak chcesz to weź. Okej. Okay. Chcesz to weź, chcesz to weź. O. Dziena. Nie Dziena, będę, dziena, dobra, to teraz... Będę wywalał, to tobie dam. To teraz jak to wygląda? No wygląda to tak znośnie, bym powiedział. To tak powiem. Teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, czyli osiem. Weź tego Jima tam, mu powiedz, że nie wiem, żeby nie srał jak nagrywasz czy coś. Zamknij mordę, kurwa. Utkaj dupę, Jim. Zamknij mordę, Jim. No utkaj dupę, Jim. Ja pierdolę. Zero kultury, no nie? Oni z Łodzi wszyscy tacy. No. Cała Łódź czyta dzieciom. Łódź, kurwa. Uć. 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 No cała Uć. Ja pierdolę, jakie dymy, dobra. Co tak. Jeszcze, kurwa? Ja właśnie, wiecie co? Gówno, bo właśnie... wiesz, dlaczego się śmieję? Bo ja sobie wyobraziłem, jakby to ten powiedział właśnie. Kurwa, no Bo się wkurwiłem w tym momencie, bo chciałem sobie tutaj chatę jebnąć, taką fajną, tybijską. Ale nie jebniesz fajnej. Ale kurwa jest jeden problem, bo... No wiecie, no wszystko spoko, tylko że... Kurwa, nie wziąłem cegieł teraz. No to zajebiście razy dwa. No ale tylko, że po prostu... Rozmyśliłem się i stwierdziłem, że sobie będę budował wyższe ściany. No i teraz, jako że sobie chcę budować wyższe ściany, to wszystko, co właśnie przed chwilą zrobiłem, idzie w pizdu. Zajebiście! No i zajebiście. Jeszcze przy okazji Jim sra, kurde, pod siebie. A tam Ech. Przynajmniej widzisz, nawet jak są różne przeciwności losu nie dające nam nagrywać, to jesteśmy w stanie to obrócić w żart. Dokładnie. Przynajmniej dokładnie tyle, tak. Którego... I to jest bardzo fajne. A nie, że o ja pierdolę, ktoś mi wierci. O kurwa, to nie możemy nagrywać. Nie, no no właśnie, co nie. My, kurwa. My... My się nie poddamy. Dokładnie. My walczymy do końca, a nie. My nie jesteśmy znani z tego, że się poddajemy. My nie jesteśmy znani z tego, że się poddajemy. My nie jesteśmy znani z tego, że się poddajemy. Nie, jak coś, my nie, jesteśmy nie znani jestem z tego, pijany, że się nie poddajemy. Nie jestem pijany, tylko taki głos robię spokojnie. Ja bym pijany nie nagrywał ani nie streamował. Szkoda, byłoby śmiesznie. O, kurwa, szkoda. Tak. Ja bym chciał zobaczyć takiego pijanego Sebiksa.
Tak, i byłoby nagrywanie Minecrafta, a potem tu jestem większy za tym jeż niż za kolak. Ja pierdolę. Jestem większy za dymiarz niż za kolak. Dum, Za kolak musi coś podobnego zaśpiewać. Bo wiesz, on często tańczył, ale śpiewać to tak rzadziej śpiewa po pijaku, co nie? Ta. No, więc trzeba by to generalnie zmienić, że tak Właśnie, powiem. trzeba zmienić. Trzeba jego zmienić, wymienić go na inny model. Mózg mu trzeba wymienić, bo ten już chyba trochę przestarzały się zrobił, tam już wiesz, rdza się mu nazbierała. O nie. No i elegancko, patrzcie na to, kurde, ale będzie fajna hawira, normalnie. No przeszedłem samego siebie teraz. Pewnie. Normalnie mistrz budownictwa się, kurde, kłania. Bob budowniczy, powiadasz? Tak. Już kiedyś też w takim stylu budowałem chatę, ale no, trzeba wrócić do budowania, a nie, kurde, tak jak to robiłem wtedy, że mieszkałem sobie, kurde, w jaskini, jak jakiś, kurwa, kret. Znaczy, no w jaskini to ma swój urok, ale jak mamy takie plany, żeby zbudować jebutne miasto, to taki koncept jaskini trochę nie pasuje, tak mi się wydaje. No tak, no prawda. A tu naprawdę z rozmachem się rozbudujemy. Taki kurwa w chuj wielki magazyn i wszystko w ogóle w chuj wielkie, nie? Więc. Tak jest. Jestem większy za wiesz za. Polecamy oczywiście oglądać nasze relacje Wrocław 1, Łódź Tak. 3, Łódź 4, mimo że tam mnie nie było. Nie wiem, Tak. Wrocław 2, który już pewnie będzie. Kurwa, no naprawdę. Polecam. Ogólnie ten rok to mogę tylko tyle powiedzieć, że będzie obfity w relacje, jakby ktoś się pytał. Bo jest sporo planów. Jeszcze jak? No i elegancko, kurwa, jaki Ja dawny będzie. pierdolę, czemu kurwa ten inventory Twix jebany mi cały czas podaje deski kurwa innego koloru? No weź mi to kurwa wytłumacz, bo ja nie No rozumiem. pa, nie wiem, nie rozumiem, nie wiem. Też nie rozumiem. Nie wiem, nie roz... Kurwa, no stawiaj. Ja pierdolę. Kurwa. No... Mam nadzieję, że nie będziecie narzekać, że to będzie let's play, na którym nic nie będzie robione off-screen. Ponieważ, że tak powiem, na tym let's Bo... playu, no chyba nie będziemy niczego robić off-screen, nie? Nie, bo my nie lubimy robić. My nie jesteśmy fanami generalnie takich rzeczy. Dokładnie. My wolimy pokazywać wszystko do pożegnania. Pokazywać i objaśniać. Tak więc ogólnie też Seba sobie obiecał, że od tego roku tak też będzie robił z let's playami, na przykład z Harry'ego Pottera. Czyli na Dokładnie. przykład jak będą długie loading screeny, to on nie będzie wycinał. Dokładnie. I tak samo już za kolak się nie przyczepi, że robię dużo cięć. No. I nie będzie potem czepiania się, że o, ty za dużo cięć robisz, no, widzisz? No. Widzicie, jak wygląda u niego materiał źródłowy? Ale widzicie, no to jest za dużo cięć versus surowy materiał w OBS-ie, który nie został ani trochę wycięty i widać tam nawet jego mamę wbijającą mu do pokoju. No ale dobra, to spoko, no. Co kto woli, nie? Każdemu się zdarza, no, każdy popełnia błędy. Dokładnie. Na przykład Zakolak popełnił błąd, zakładając kanał, no nie? No i usunął go w końcu i dobrze w sumie zrobił, ale w sumie to znowu go założył, więc a Izaki, ty się na błędach nie uczysz, że tak powiem. Nie, no dobrze, że wrócił, no kurde, hopie. Zadymiarza mamy przynajmniej. A tam kurde. Zaki za dymiarzem. I on to się utemperował. Jak go jego brat wyjaśnił, to się utemperował troszeczkę. To brat mógł nie interweniować, kurde, co za zjebany idiota. No. No brat mógł nie interweniować, akurat to prawda. No i na chuj on interweniował, właśnie mi powiedz. Po co mu to było? No. Po co mu to było? Nie wiem. Nie wiem, rozumiem. Ale skoro chce, no tu możemy się bić. Kurwa, nie mam pomysłu, jak ten jebany dom zrobić. Aha, to już chyba mniej więcej wiem. Sobie zrobię tak Kurwa. troszeczkę nietypowy, bo nigdy takiego nie robiłem w Minecrafcie, ale mam taki nawet fajny pomysł. Otóż widzę tam na horyzoncie, że ty też się tam fajnie rozbudowujesz.
No, hopie. No kurwa, nie! Oznaczyłeś sobie chociaż spawna? Tak, jestem właśnie przed chatą, się zespawniłem. No, umieranie jak jest keep inventory i jak jest spawn normalnie oznaczony, nie wkurwia, więc... No więc właśnie, więc można balować. Dokładnie, a zanim nas zjedziecie, że używamy keep inventory, no proszę was, naprawdę na takim modpaku, na takim kurde modpaku, tyle jest tutaj rzeczy, tyle mobów chce nas zabić, no naprawdę, no kurde. Chodź spad, no właśnie, chodź spanko, kurde. Miałem właśnie proponować. O, ja już śpię. Dobrze, dobrze. No to spierdalaj. Dzięki, nara. Dobra, tu mamy tak, więc teraz tak. Sąsiad, ty kurde, znaczy, nie, dobra, nie będziemy obrażać niewinnych ludzi, nawet kiedy chcemy powtórzyć żart, który jest memem. Właśnie, sąsiad, kurwo, przestań mi rodzinę prześladować. Ale już pomidor nie ma takich zahamowań, widzicie? Nie, no wiesz, w końcu muszę znosić tych sąsiadów, powiedzmy, któryś rok z rzędu, więc... Sąsiadów, powiadasz? No sąsiadów. Sąsiadów. Teraz tak. Sąsiad kupił Passata, kurwa. Kurwa! Kurwa, żeś Passata se kupił, sąsiad. Kurwa, coś kupił. A może ten? No, akurat weź. Nie. We pokaż ten, we tam kup ogóreczka z wódeczką popijemy, no. Dawaj. Kurwa, no sąsiad, ze mną się nie napijesz, kurwa. Właśnie, kurwa. A kurwa, kiedyś to było za komuny, tu się piło każdy z każdym, a teraz... Kurwa. Wydziwiają, jebane chuje. Wódka czysta nie smakuje, smakową tylko wypiję. Kurwa, za PRL-u nie patrzyło, co się pije, tylko... Kurwa, brało. Piło się wszystko. Piło się wszystko, bo tanie, bo kurwa, alkohol. A jakieś było. A jakieś było, kurwa. A jakieś było. Tak mówi co drugi Janusz, dokładnie. O kurwa. Oni znowu nakłamią w tej telewizji, kurwa. Także tego. Po co ci to było? Po co ci to było? Nie wiem, nie rozumiem. O, i tu można już robić wtedy taki daszek. O, elegancko. O, elegancko. No to szkielet chaty już mam zrobiony. Ja prawie. Co z tego, że... Co z tego, że ten... Co z tego, że zamiast położyć się do chaty, to ja kurwa dalej przed chatą śpię, bo jeszcze nie chata nieskończona. Znaczy, jak no, pies. Znając życie, no to sypialnia będzie wyżej, więc no to jest troszeczkę zrozumiałe, nie? No. No więc właśnie. Trzeba niestety. Na razie to chata będzie czym chata niebogata, ale z czasem to będzie inaczej, kurde. Czyli będziesz robił sobie przebudowę chaty, czy będziesz miał kilka chat? Na razie to robię taką sobie ten, a potem będę przebudowywał prawdopodobnie, jak będę miał inną koncepcję. Na razie chcę po prostu mieszkać. Chcę mieszkać, chcę mieć dom nad głową. Bezdomny i żebrać na dworcu PKP Gdynia Główna. Nie, proszę, nie mów takich brzydkich rzeczy, bo ja się poryczę. A, bo masz ten... Wspomnienia z dzieciństwa. Wspomnienia z cygańskich lat. Pozdrawiamy cyganów we Wrocławiu. Nie. To było wredne. Nie wolno, ale są i wciskają róże tym, co nie chcą ich. Nieładnie, kurwa, nie wolno. Ładnie, pięknie, kurwa, pięknie. Tak, pięknie jeszcze jak. A później będzie, że no, my tutaj, kurde, takie brzydkie rzeczy na let's playach jeszcze... Pani Maja S. zainterweniuje i powie, że jesteśmy takie, no, głąby, że debile jesteśmy. Z weganów śmieją, kurwa. Ze wszystkich się śmieją. Oni generalnie to są jakieś takie, nie wiem, zjeby genetyczne. Pryncypały jakieś za 2 złote, nie? No, więc Maju, proszę, nie pisz już na Twitterze ani nigdzie. Proszę, nie pisz. Ani na Instagramie, że my coś tam gadamy za głupoty, bo nie gadamy głupot. My o rzeczy oparte na faktach gadamy. Dokładnie, a jeśli myślisz, że gadamy głupoty, to obejrzyj nasze filmy jeszcze raz, dopóki zobaczysz, że nie gadamy głupot. Dokładnie. Obejrzyj je jeszcze raz. Obejrzyj je raz, a porządnie, a nie tam, kurde, 5 przez 10.
No dokładnie. I będzie git. No dokładnie, no. No i okej. No i okej. No i okej. Ludzie chcą zjeść. No i wypierdalaj, bo ludzie chcą zjeść. No i okej. No i okej. Ja nie. nie, ja przepraszam, że ja się śmieję, ale po prostu ktoś mi chyba coś do kawy dzisiaj dosypał, a tak serio. Ten let's play ma największe dymy, jakie widziałem i aż mi łzy ciekną. Boże kochany. Boże kochany. Tum, 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 tum. A co to za nucenie jakiegoś kurwa intra szkolna 17? Szkolna 17. O nie. Zakol, mama ci nie mówiła, że nie wolno kraść? Nie, nie mówiła. Nie mówiła, no zajebiście. Bardzo ładnie. Piękny kurwa jesteś, piękny. Zajebisty chopie. Wiesz co, też sobie podpierdolę i też od ciebie pomysł i też sobie zrobię chatę z kamiennych cegieł. O. O, nie będę elegancko. Myślałem, że mnie nazwiesz plagiatorem, bo dopiero co o plagiatorach mówiliśmy pokroju Mateuszka, Karola, Słodzi Ognia, ale... I plagiator jako ator, nie? Nie, no... No nie, no nie wolno. Nie wolno. Nie, ja to... Zanim dostaniemy pozew, to ja chciałem zaznaczyć, że to był tylko żart z krzywym zwierciadłem. Plagiator ator? Ja w ogóle sobie przypomniałem w ogóle o tych filmikach Fabiana, jak on tam cisnął z atorem. Nie? On cisnął nie po wiem, każdym pewnym momencie. Tak, ale mnie najbardziej rozjebało, jak on tam wjechał na atora i mówił takie, że no, ator ten... jakoś tak ostatnio nieprzyjemnie pachnie, więc pewnie ten używa antydyspirantu o nazwie zapachy spod pachy, nie? Jak ja to kiedyś usłyszałem, to myślę, że z beki nie wyrobię, nie? Kurde, Artur używa zapachy spod pachy? Od kiedy? To ja o czymś nie wiem chyba. Że tak powiem. I Czarnowic Jackowski, kurde, no kto by pomyślał, że on z takim kimś będzie... No Artur, no proszę cię. Mordo. W międzyczasie potem będę filmie Artura. Nie, to nie jest teoria spiskowa. Ale nie, no, nie, tak całkiem szczerze, ja czasami lubię sobie vlogów Artura posłuchać, więc ja tu nawet pozdrowię Artura i spokojnie, to tylko żarty i wszystko. Tak. Także... Ale no niestety Czarnowic Jackowski to taki trochę jest odklejus od rzeczywistości. Czarnowidza Jackowskiego to akurat sam tak mam o nim takie trochę zdanie. Ale nie wiem czemu mnie bawi sam koncept, jak ludzie zamiast Jasnowic to go przedstawiają jako Czarnowic. Ja myślałem, że to ty to wymyślisz. Nie, ogólnie to natrafiłem na parę takich komentarzy. Czarnowic Jackowski znowu u Artura. Ciekawe, co tym razem wymyśli. Dobrze powiedziane, wiesz? Wymyśli, dobrze powiedziane. No bardzo dobrze pomyślane. Znaczy tak, dobre określenie bardzo, o, wymyśl. No. No, tak jest. Kurwa, to trzeba rozjebać, o, i teraz będzie ładnie. Tu. O, i elegancko, i teraz... No dokładnie. Pyk, 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 pyk. Kurwa, no nie gadaj. Zaraz dobijamy do czasu antenowego, no nie gadaj. Nie, no nie, no nie. My nie... Kurde, no jakbyśmy mogli, to pewnie byśmy robili odcinki po 50 minut, ale... Kurwa, no to by była przesada troszeczkę, więc... No trochę byłaby to przesada, no. Ale no kurde, już przynajmniej to przypomina jakkolwiek dom, no. Nie można powiedzieć, że nie. To przypomina jakkolwiek domek. No kurde, fajnie. A u mnie też jakoś tak w miarę już nawet ładnie jest, bym powiedział, że tak. No, chociaż może gdybym dał to, ale nie wiem jak to będzie wyglądać, muszę zobaczyć. Mam, oczywiście, że mam. Zaraz zrobimy chyba taki chamski most, ewentualnie później się zrobi podpory. Nie wiem, gdzie chcesz, żebym asfalt poprowadził? Tutaj po lewej stronie twojego domu? Możesz, po mojej lewej nie stronie. Nie wiem, to zależy po której chcesz robić garaż.
Wiesz co, jeszcze na garaż to nie mam koncepcji, gdzie chcę go postawić. Aha. Kurde. A gdybym dał Ja tu tak. zrobię węgiel drzewny i asfalt będę robił. O kur... Stawiaj się! Gdybym dał tak. O, mamo! Jakby to powiedział Johnny Bravo. On nie! 30 minut już jest ponad. No nie. O nie, nie wolno Jebany, tak. jebany Polsat. Nie, dobra, lepiej tak nie będę mówił, bo zaraz nas wypierdzielą. No. Pilnuj języka, ty kurde. Pedrylcu. No. Odezwał się radomski pedrylec. Bo tu ci poprowadzę ten asfalt. O, tak może też być. No ty nawet nie widzisz, jak pokazuję, a ty o, tak może też być. No, kurwa, no. Ale nie, bo ja tu patrzyłem na dom, bo chciałem sobie tak zobaczyć co jak, no, ale co, czekaj, pokaż mi tutaj. Dobra, ja to wymyślę, jak to zrobić. Dobra, w każdym razie lepiej zakończyć odcinek. Tym razem możemy w sumie na twoje chać, a ty już idziesz do mnie, dobra, zajebiście. Zajebiście, no. Zapraszam, zobacz, jak moja wygląda. Pokaż tutaj na wizji. Już moja też powoli. No twoja jest ogromna, moja to taki domeczek, kurde. No, naprawdę, zobacz, to będzie w chuj duże. O nie, o nie. No kurde, żeby na serio Seba, żebyś podłogi nie miał. Serio, kurwa. No podłoga zaraz będzie. No nie, Serio. kurde. Dobra. Dobra. Standardowo. Pik, pik, pik. Hono tu. Pik, pik. O. No na jądrze stawać. To może lepiej, nie wiem, tutaj. Dobra, Dobra. no to dziękujemy za oglądanie. Mamy nadzieję, że się spodobało. I co, do następnego razu, kurde. Trzeba będzie, kurde, no wypierdalać, bo czas antenowy.